Cześć, dzisiaj pokażę Wam stację Warszawa Ursus Północ. Chyba nie za dobrą pogodę wybrałem sobie na wycieczkę. Wieje, chłodno, zimno i w ogóle. Ale zapraszam, jedziemy. Słuchajcie, tu mamy wejście zadaszone, jak miło. I wchodzimy. No stacja to widać, że ma parę latek, ale daszki, wiatki znaczy są sprawę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wiatek. O, proszę bardzo, można się oprzeć wygodnie. Informacja jest. Pięknie, ale tutaj wieje na tym, słuchajcie. O. Peron drugi. Aha, czy jesteśmy na peronie drugim? Proszę bardzo, jakby ktoś nie wierzył, Warszawa Ursus Północny. Peron pierwszy. Właściwie zniszczone odbicie peronu. Jazda, informacja, wiatka. No nie na wszystkich jest tak fajnie. Proszę bardzo, siedzisko na śmietniczek ukryte. Bardzo dobrze. Zakaz palenia na peronie. Logiczne, logiczne. Nie, słuchajcie, trochę wieje za bardzo, musiałem założyć czapkę, kaptur, przepraszam, kaptur, ale zobaczcie, jakie piękne przejście, jaki piękny zjazd jest zrobione. Spokojnie, rowerkiem można wjechać, wózkiem, matka z wózkiem może sobie spokojnie dostać się na peron, gorzej z osobami niepełnosprawnymi, ale zobaczcie, jaki piękny napis, Ursus Północny, proszę bardzo. Słuchajcie, żeby przedostać się z peronu jednego na drugi, to oczywiście trzeba przejść pod torami. Mamy takie ładne przejście. Zobaczcie, chwila, moment. I jesteśmy po drugiej stronie torów. I znowu mamy taką piękną, znowu taki piękny podjazd. Zobaczcie. Jesteśmy peronie po drugiej stronie. No, tak jak mówiłem wcześniej, bliźniacze perony. Sześć wiatek, parę ławek, śmietniki. Standardowo. Czy to czytam tak samo? Chłodno i nieprzyjemnie. Zobaczcie, cały peron jest platformą na słupach. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Ha? Proszę bardzo. Warszawa Wschodnia, R3 Sochaczew, koleje mazowieckie. Proszę bardzo. Szczęście. No i ja wiesz. I
pojechał R3 do Sochaczewa. Chyba zaraz coś stamtąd przyjedzie, bo ludzie zbierają się na peronach, więc lecimy. Jesteśmy. O, już się zbliży. Już za chwilkę. Już za momencik. Ale mamy szczęście. Dwa pociągi trafiliśmy. A tu tak rzadko one przejeżdżają. Ekstra. Jeszcze chwilkę. Jeszcze momencik. I będzie odjeżdżone Warszawę Wschodnią. Z Łowicza Głównego. Pojechał. I tyle go widzimy. Dziękuję bardzo. Więc tak. Krótko i na temat tej stacji. Fajnie usytuowana, blisko do centrum handlowego, blisko do hotelu, albo z hotelu do miasta, żeby dojechać. Nie zauważyłem biletomatów, niestety. Ale tak, żadnych kamer, nic, więc nie dziwię się, że nie ma biletomatów. Dostęp dla niepełnosprawnych, ok, z tamtej strony. Bez problemu na wózku, znaczy z pomocą, bo platforma jest za długa, nie ma żadnych przystanków. No i ciekawe miejsce ogólnie. Pamięta? Pamięta, na pewno pamięta. Dawne czasy, na pewno się Ursus funkcjonował, jak budowali tą stację. Co mogę powiedzieć na koniec? Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli nie, to też łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!